Witam. Od 9 do 16 grudnia 2019 roku prognoza astrologiczna, czyli tydzień, niesie Ryszard Borowicki. Zapraszam. Astrologia w tym tygodniu pokazuje nam, że możemy zboczyć, możemy przejść na tą ciemną stronę naszej duchowej ścieżki. Musimy wybrać i musimy być bardzo ostrożni. Obojętnie, czy będziemy przyglądać się z punktu widzenia naszego, czy też naszego przyjaciela, czy też całego otoczenia, które nas otacza. Musimy podjąć decyzję i eliminować to wszystko, co nie pomaga nam w naszej drodze, a akceptować i wspomagać wszystkich tych, którzy są dla nas autorytetami, są dla nas osobami, które warto mieć przy sobie i jak najbliżej funkcjonować z nimi i dawać z siebie całemu otoczeniu najlepszy przykład, po to, żeby ten przykład wrócił do nas. To tydzień, w którym musimy podjąć decyzję o odejściu z tych środowisk, które, do których mamy wątpliwości. Z tego otoczenia, które nie jest dla nas zbyt korzystne. To nie jest tak, że zrobimy wokół siebie same ideały. Nie, to nie tak. Nie ma takich ludzi. Nie ma takiej rzeczywistości. Ale przynajmniej będziemy dążyli do tego i Stwórca będzie widział i będzie wiedział o tym, że jesteśmy po prostu kreatywni. I w tej kreatywności musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na nasze korzenie, skąd pochodzimy, skąd jesteśmy. I za każdym razem dążyć do tego, żebyśmy byli jakby jednością w tym nowym naszym środowisku. Bo to środowisko, które stworzymy, które kosmos nam ułatwi w działaniu, będzie kreować nową ideologię, nową rzeczywistość, a przede wszystkim prawdę, która jest najbardziej kwestionowana nie przez nas, a przez otoczenie, bo my ją wewnętrznie doskonale znamy i dlatego też to nowe otoczenie jest dla nas tak bardzo istotne, abyśmy byli, nazwijmy to, siłą prawdy, bo kosmos po prostu żąda od nas tego typu działania, a to działanie jest najbardziej dla nas wszystkich powiedzmy, że pożądany. Aspekt pomiędzy światłem, jakim jest Słońce, a planetą Neptun, to przede wszystkim rozczarowanie. To czas,
najbardziej związane z modlitwą, z kontemplacją, z chwilą połączenia się z Bogiem, z chwilą zastanowienia się nad swoimi pragnieniami, ale i również lękami. Najważniejszą rzeczą jest to, kiedy jest tak zwany trudny aspekt, aby jego się nauczyć i stworzyć z niego dobro, bo jest zasada, że każde dotknięcie, które nas boli, jest jednocześnie najlepszym egzaminem po to, żebyśmy w następnych naszych krokach nie popełnili tego samego błędu. I w ten sposób zbliżamy się do zamysłu Stwórcy, który nam określa pewien harmonogram, który jest zapisany w kosmogramie. W rzeczywistości najważniejszym aspektem, jakim jest, to jest miłość. Miłość do innych, miłość do siebie i miłość po prostu. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest, aby szanować siebie, czcić siebie, kultywować bez siebie i być sobą, wierzyć w siebie i nie bać siebie. I wszystko, co ci przyjdzie na myśl, zrób to. Bo jeżeli zwątpisz, sprzeciwisz się kosmosowi. Planeta Merkury lada moment wstąpi, a właściwie przekroczy znak Strzelca. To po 9 długich tygodniach. Kiedy ta planeta była w znaku Skorpiona, to przede wszystkim trzeba było się skupić na problemie czy problemach. Z kolei, kiedy wszedł do znaku nasz Merkury, oczywiście Strzelca, to zupełnie inny charakter, to poznawczy bardziej charakteryzuje się innym spojrzeniem, nie tak groźnym, a otwierającym nam nowe ścieżki, nowe drogi, nowe pomysły, nowe nadzieje i przede wszystkim inną świadomość, świadomość radości. Co najważniejsze, to to, że wszystko jest postawione w tej chwili nie na przeszłość, a na przyszłość. Strzelec to jest nasz plan, który budujemy. I on pozwala nam wystrzelić z naszymi propozycjami. Z kolei Skorpion nas wyjątkowo hamował i wyjątkowo nas determinował. Ciągłymi pytaniami. To czas przede wszystkim komunikowania się, ale tego komunikowania na poziomie uczenia się i dostosowywania tego naszego przedsięwzięcia do działań, które będziemy robić w przyszłości. Trzeba bardzo ostrożnie używać słów, bo one są kluczowe w naszym przedsięwzięciu. Musimy za nie odpowiadać i być odpowiedzialni w tym momencie, bo znajdujemy się przecież w tym znaku, znaku wyższej świadomości.
Spowodowane jest to słowem, które może zbudować, może zniszczyć. I to jest główny powód. Najważniejszą rzeczą jest to, abyś koncentrował się na tym, co jest dobre. Dla nas wszystkich ta koncentracja to połowa sukcesu, bo możemy w to po prostu wierzyć i uwierzyć, że nam się uda. I musimy to zrobić, bo nam to się uda. Najtrudniejszą rzeczą, jaka jest, to stać się dobrym słuchaczem. To księżyc wejdzie znak bliźniąt i wówczas uwielbia komunikować się, a przede wszystkim rozmawiać. A przecież słońce jest znaku strzelca. To stwarza, że wyjątkowo łatwo zapominamy. A też inni ludzie mają dużo do powiedzenia i powinniśmy poddać się słuchaniu. To słuchanie to nie mechaniczne działanie, ale weźmy pod uwagę najważniejszą rzecz, że to jest duchowe działanie. To jest przede wszystkim po to, że znajdujemy się w jakimś środowisku. I w tym środowisku nie możemy być najmądrzejsi. Musimy korzystać także z otoczenia, czyli z innych. Czy nie jesteśmy alfami? I zrób to. Skorzystaj z tego środowiska. Ono też może ci coś podpowiedzieć. Przecież to ignorowanie innych to ego, które nas wyjątkowo kontroluje. Duchowość to przede wszystkim sygnały, które wysyła nam on, Stwórca. I także to, co inni chcą nam przekazać. Inaczej mówiąc, duchowość kocha ludzi. To definicja, którą można potwierdzić. W rzeczywistości to po prostu jest nasz dzisiejszy, na ten czas, cel. Jeżeli podnosimy serce, obniżamy nasze ego, możemy nareszcie to usłyszeć. A kiedy to zrobimy, to usłyszymy rzeczy, które nigdy byśmy nie usłyszeli. Nie wolno nam się zamykać. Trzeba otworzyć się na innych, bo tylko ta droga pozwala nam iść do tego sukcesu, a właściwie do tych pragnień, które są zawarte w duchowości, po to, żebyśmy mogli być lepszymi, cudowniejszymi i bardziej otwartymi na rzeczywistość, która nas dotyka. To właściwie to jest ten moment, który jest słuchany. To jest ten teraźniejszy cel naszej wędrówki. To, co
wcześniej mówiłem, że podniesiemy nasze serce, a obniżymy nasze ego, to to usłyszymy, co nigdy w życiu byśmy się nie spodziewali, że to usłyszymy. A to jest w rzeczywistości ten prawidłowy nasz cel. Nie wolno zamykać umysłu, lecz trzeba otworzyć nasze serca i na te dary, które otrzymujemy od otoczenia, od Stwórcy, zewsząd. Bo jest to nasz cel. Nasza druga planeta Wenus z drugą planetą Pluton. Lada moment będą w koniunkcji. Pluton to planeta, która wzmacnia kompletnie wszystko. Często osiąga szczytową ekspresję. Planeta Wenus to przede wszystkim związki, miłość i związane z tym wszystkie przygody czy działania, które ona preferuje i tworzy. Z kolei Pluton jako planeta to ekstremalna transformacja. Kiedy nasza Wenus zbliża się do Plutona, to możemy odczuć dosyć poważny ból związany z transformacją. To emocje, ale przede wszystkim ból serca. Ponieważ ta sytuacja jest w znaku koziorożca, to przede wszystkim może to się wydarzyć w pracy. I ta manifestacja może być coraz bardziej silna. Ekstremalna. Jeżeli doświadczysz tego działania, to kieruj raczej w tą stronę pozytywną. Mnóstwo jest relacji. Nie wszystkie muszą być romantyczne. W rzeczywistości z każdą osobą, którą się kontaktujemy, mamy jakieś relacje. To fakt, że może być zbyt dużo energii i ta energia może wykraczać poza tą strefę. W rzeczywistości warto by się skupić na tym celu i błogosławieństwa. Czego? No po prostu. W wyniku. Dzięki dwóm planetom, czyli dokładnie Neptunowi i także aspektowi z Marsem, mamy fantastyczny okres. To nie chodzi o to, że cały czas się modlisz, medytujesz i jesteś taki bogotwórczy czy bojny, ale podstawą jest tego to, bo być duchowym to przede wszystkim to, co robimy, jak to wykonujemy, jak to czynimy. To jest cała nasza praca. To są wyzwania i interreakcje, jakie są właściwie codziennie. W rzeczywistości to jest dostrzeżenie tej lekcji, które na co dzień doświadczamy. Duchowość to praktyka widzenia ducha. Co jest dobre? I to w każdym wyzwaniu. Posiadamy to kosmiczne wsparcie. Właśnie teraz. Pod koniec naszego tygodnia. Ze względu na to, że potrzebujemy do realizacji.
tego planu. To jest poza pięcioma zmysłami, aby uchwycić te nasze wspaniałe, wyjątkowe lekcje. Pod jednym warunkiem. Jeżeli będziemy gotowi je znaleźć, poszukać. Planeta Jowisz z Uranem i Neptun z Marsem to w rzeczywistości błogosławieństwo. W rzeczywistości to jest poszukiwanie najwspanialszej drogi, drogi tej wewnętrznej, która nas prowadzi, która jest zawarta w kosmogramie, w tym działaniu, które wyznacza nam wszechświat, a przede wszystkim Bóg, który tym wszystkim zarządza, a właściwie stworzy. Po to, żebyśmy mogli dojść w tej drodze do tego wspaniałego punktu. To jest fantastyczny czas, aby otworzyć swoje wrota przed planetami, które budują nam pewien system sukcesu, tworzenia wyjątkowej drogi, która jest zakodowana właśnie w tym obrazie. To ten obraz tworzy nam działania, które astrolog może odczytać i wspomóc w tej drodze, powtarzam się, od wojownika do mistyka, po to, żebyśmy osiągnęli prawdziwy sukces, bo każdy z nas ma wkodowany w swój kosmogram. To jest cel każdego z nas, naszego życia. Można by to nazwać działaniem kosmicznego planu, który jest ukryty w kosmogramie naszym urodzeniowym, po to, żebyśmy nie popełnili błędu w naszej drodze. To jest doskonały czas, by podjąć taką, a nie inną decyzję. Bo ten czas szkoda zmarnować. Oczywiście zapraszam do interpretacji, ale także do działań tych, które są związane z tą duchową stroną kosmogramu. I w dodatku z tym, co nazywamy wyższą świadomością. Naszą, która jest wkodowana w niego. I ze wszystkimi doskonałymi działaniami, które królewska wiedza niesie w sobie, po to, żebyśmy byli bardziej bezpieczni w egzystencji tej przyszłej, tego czasu, który jest w tym punkcie, w którym się znajdujemy, i żeby nie było żadnych historii, które by budowały lęk, strach, a już najgorzej jakieś przygody negatywne. A je można po prostu wykluczyć na podstawie
działania aspektów, jednocześnie chęci uczestniczenia w tej drodze kosmicznej, którą musimy i tak przejść. Zapraszam na dalszy ciąg królewskiej wiedzy, która otwiera tylko przed nami wrota, a tam jest ta droga do mistyka oczywiście, no cóż, którą musimy podążać. Do zobaczenia.